know you've been complaining, but you weren't ready. You need crew to take a score. W sumie jak Dawid zawsze. Jakiś wieśniak dzwonił, kurwa, z muszynki, że chce BM-kę oddać, kurwa, bo ropa cieknie, kurwa. Jaka ropa? W BM-ce ropa, to nie BM-ka. Czarnobyl, Czarnobyl. Dobra, nie, no, włączę sobie. Okej, okay. Czytam. Wreszcie przyda wam się opancerzona Kuruma. Przygotowanie samo w sobie jest dość proste. O ile nie wysiądziemy z kuloodpornego samochodu, udajemy się na farmę braci O'Neill. Zabijamy przeciwników, wsiadamy do tira, podczepiamy ładunek i jedziemy do wyznaczonego punktu. Po drodze niewielki opór, ale nie powinien sprawić wielu trudności. Musicie zwracać uwagę na poziom uszkodzenia ładunku. Ja mu chyba sprzedam tą kurumę. Poczek, bo się chujowi podoba. Siadaj. No swoje. Wszyscy swoje mają. Prawie. Ale widać, że wie, o co chodzi gość. No, że już to robił. Skoro tym razem wsiadł do Kurumy, a wcześniej nie, a to jest w sumie jedyna misja taka, gdzie faktycznie ona się przyda. Chociaż nie, w tej ostatniej też dużo łatwiej było z nią. Wjechaliśmy, wyzabijaliśmy wszystkich. No nie, no czasami są misje jak staw z tym pontonem, no na Kurum nam nic nie dała. No niby tak, no ale wiesz. A samochód, który lata... Jak go kurwa w ogóle dostać? Samochód, który lata? Oj. Na Warstock. Tam są wszystkie bojowe pojazdy. Pojechali prosto. Jeszcze nie wiem. Tak mi GPS prowadzi. O jest! Już te 4 miliony, nie? Miliona do 4700. No i pamiętaj też, że chyba domyślnie nie ma w nim rakiet, karabinów i takich bajerów, nie? No tak, to musisz mieć wtedy bazę, nie? Tak. Ten. I musisz wyprodukować jakby te ulepszenia. Najpierw. Tu się mierzy bezpiecznie, na to gówno. A latający motor kosztuje 3,5 miliona. Mnie kusi, żeby na ten samochód, co się zmienia w łódź, wyposażenie balistyczne. Co to jest wyposażenie balistyczne? To jest zrzut takiego pancerza ulepszonego plus minigun. To jest taki, taki bardzo, bardzo... Coś jak strój na napady, tylko działa normalnie w grze. No i jest jeszcze lepsze, nie? Można to mieć zawsze? Tak, tylko w tym chyba nie wiem, czy w ogóle nie można biegać. Co ty robisz? To. O co masz? Co tu jeszcze jest takiego, co ja bym kurwa chciał jeszcze kupić, kurwa? Jebany Batmobil, to ja nie chcę, bo to jest gówno. Monster Truck za pół miliona, ja pierdolę. Kupiłeś kuloodporne opony, widzę. Kto? Ty. No to już dawno, przecież z tobą. Wtedy kupiłeś też kulo... No faktycznie. Nie, bo Dawid mi pociągnął serią przed chwilą po tym. Bo mnie chuj chciał wyjebać na bok. W kołach, nie? I wiesz, i się zastanawiam, ciekawe czy wy macie, nie? I tak wiesz, też pociągnąłem serią, patrzę, o kurde. No to ta, ona jest, ta kuruma jest bogata, poza tym, że silnik ma trochę jeszcze słaby, ale to się nadrobi. Po co tu skręcaliśmy w ogóle tam? Wiesz co, nie wiem. Bez sensu. Jest fabuła. Ja pierdolę, ten kurwa breakdance'a tańczy w kanale. Chodźcie, czekam na was. Jedziemy wyjebać ich. Ich im.
Oni też tam breakdance tańczą. Trochę ich jest. Dobra, poczekaj spokojnie, że żyję. Nie mogę tu szczerać, kurde. No, nie chcę się na to. Nie mam skoro noż. Gdzieś, nie? Ale ich jest pełno w domu. Patrzcie na ładunek cysternę. Ona mocno obrywa. Była w sumie faktycznie podobna misja w tym. Ruszka gdzieś. Nic nie widzę. Biega tam chuj między oknami. Dobra. Gdzie jest pod tą cysternę? Jak ją mam zapierdolić? Tenis, jak to się nazywa? Kurde, wiesz co? Gdzie jest ciągnik? Nie wiem. Jeździcie, kurwa, znajdźcie mi ciągnik, gdzie jest. Pewnie gdzieś w stodole. To traktor ma wziąć? Ciągnik siodłowy. Pira. Jest. No dobra, tamten zajebał. No nie wiem, czy to jest dobre. Obawiam się tego teraz. Czyszczę jeszcze ten dom. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Mówisz? Tak, siadaj, ja sobie skupię i jedziemy. Dobra. Kurwa, co za but. Jedź ktoś pierwszy. Dobra, mogę jechać. Ja jestem przed nim jeden. Opór ma być ponoć niewielki, więc... Tylko musimy patrzeć na tą cysternę. Ja pierdolę, mamy kapcia w opiertirze. Co powiecie, jedziemy kapcia z przodu, z tyłu? Z tyłu. O chuj. Dobra, nie jest najgorzej. Nawet na dwóch, kurwa, kołach. O fuck, no. Dobra, masz jeszcze cztery, to nie jest źle. Bierzesz przód, nie? Całkowicie. Tak. Dobra, ja biorę tył. Są w Kingami jeżdżą. Ej, bo jedzie. Ciągniku jakiś chuj. Kurwa, wózkiem golfowym.
Uwaga. Najlepsi są w ciągnikach. Oni ciągnikami też jeżdżą. O Jezus, co on robi w ogóle? Ja pierdolę, zgubił kurwa cysternę. Byleby się nie zapalił od tego auta. Nie może się ruszyć. Innego tira. O nie! Wyjebał cysternę. Dobra, nie ma tragedii jeszcze. Już mnie kurwa chuj tu szczela. Delikatnie, nie, uważajcie, delikatnie podnoście. To ty mi to mówi, ja tu Eurotrack Simulatorem mam na końcu. Patrz wujtowi, czego się nauczyłem. Czekaj. Jak byś to zrobił? Odblokowałeś coś? Nie. Uwaga. Co się stało? Coś przegrał. Jak Nidelowie zablokowali drogę? Kurwa, nie ma. Ma mi oddać tą ciężarówkę, bo on się zatrzymuje, nie umie nią jeździć. Idiota. Jak to zablokowali drogę? To jest dobre pytanie. Page up. Wiesz, jak to się robi u nas? Przycisk strzału w aucie i myszką na prawo albo na lewo suwasz. To już jest po tej masakrze, czy przed? No, jeszcze nie wiem, się dowiem zaraz. Kurwa, czemu mam łom w rękach? Nie wiem, bo ty jesteś... Ja mam łom. To ja mam łom. Ja biorę ciężarówkę. No ja, są bugi. Gdzie jest moje... A super! Nie mamy kurumy. O kurwa. To bierzcie bugi, kurwa, radźcie se. Kurwa, nie mogę strzelić w niego. Gdzie ta obstawa, kurwa? No, wypruliście tak do przodu, że jak? Nie ma czasu, kurwa. O, kurwa, mam mało życia. Brawo! A, wcześniej się nam po prostu czas skończył. Najwidoczniej. Najwidoczniej tak by. Bravo! You didn't blow yourselves up. How about that? Much as I want the O'Neill's tanker sitting right here. I'm gonna empty it quick and get out of here and sell it for scrap. Okay, we're good. Get lost. I'll hit the rig. Go. A, przewidziałeś. Dobrze, że jeszcze nie powiedział, wypierdolać. Nie przewidział, bo u mnie też się to pojawiło wcześniej. Tak, to u mnie dopiero później. Tak, to jest różne, to nie jest, że w tym samym czasie mamy. A, myślałem, że Dawid też tak przewidział, kurde. Takie medium, kurwa, nie? Shut the fuck up. And go. Dokładnie tak myślałem. Dobrze, kolejny zrobiony z głowy, jeszcze został nam... Czekaj. Nie no, to był ostatni, teraz finał to... Tak. W sumie jakby się uparł, to jeszcze by jakiś tam narkotyków na wymyślał. Jakieś LSD, kurwa, czy inne chuje moje, chociaż tabletki już były.